Jesteśmy z wizytą u Franciszkanów, bo już za moment jarmark franciszkański po rocznej przerwie wreszcie wraca na opolski rynek. No i oczywiście, z czego słynie jarmark franciszkański? Kto pije zioła zakonnika, ten chorób unika. I chyba to najlepsza reklama. Proszę ojca, kto pije zioła zakonnika, ten chorób unika. Czy faktycznie tak jest? Czy macie zioła na każdą okazję? To, że zakony, klasztory produkują specyfiki ziołowe, to nie jest żadna nowość. Tak było od średniowiecza, ale w jakimś tam momencie chemia wyparła te naturalne specyfiki ziołowe, do których dzisiaj się powraca. Ale idziecie zgodnie z trendami, ojcze, bo widzę, że tutaj są i kosmetyki z nowości, i jakby pojawiły się też wraz z rozwojem cywilizacyjnym różne nowe schorzenia i takie też rzeczy tutaj są. Co mamy z nowości do kupienia u was? W naszym sklepiku tak na co dzień i oczywiście na jarmarku franciszkańskim, jak gdyby mamy zioła i specyfiki ziołowe, a także kosmetyki już teraz, z takich czterech podstawowych źródeł. To są zioła ojca Grzegorza, tutaj na pierwszym miejscu. Ojciec Grzegorz już nie żyje, ale zostawił te wszystkie receptury i to wszystko, czym zajmował się przez całe swoje życie, braciom w Rychwałdzie, którzy to produkują. I w zasadzie można by powiedzieć, że tam są produkowane zioła, nalewki i specyfiki na wszystko. No właśnie widzę, bo tutaj mamy na choroby układu oddechowego, na schorzenia kobiece, na trawienie, Są zioła do zaparzania, tam mamy powiedzmy takie wyciągi ziołowe do picia, że nie trzeba parzyć, tylko parę kropli sobie na wodę czy na cukier zaaplikować i zażyć. Druga jak gdyby instytucja, od której czerpiemy produkty, to jest manufaktura kapucynów w Krakowie, która słynie z produkcji słynnego balsamu kapucyńskiego, który też rozchodzi się niesamowicie. Właśnie jest takim specyfikiem, który jest stosowany i wewnętrznie, i zewnętrznie. Na choroby skóry i na różnego rodzaju dolegliwości, szczególnie żołądkowo-jelitowe, jako powiedzmy specyfik doustny. A maść Mumio leczy choroby skórne, opryszczkę, pękanie pięt, bóle reumatyczne, nerwobóle, zwyrodnienia, zwichnięcia, skłuczenia, żylaki. Więc chciałem tak za chwilę o maści Mumio, ale skoro już została wywołana do odpowiedzi, to powiem tak, że jest to specyfik, który jest najbardziej chodliwym towarem w naszym sklepiku i oczywiście na jarmarku również. Rozchodzi się w każdych ilościach. My zamawiamy gdzieś około 300 do 500 sztuk co 2 miesiące. I przyjeżdżają tutaj ludzie z różnych stron Polski po tę maść Mumio. Ona jest skuteczna przede wszystkim na różnego rodzaju choroby skórne. Jest nawet wysyłana przez nas na zamówienia do odbiorców za granicę. Ale jeszcze wracając do kapucynów, oni oprócz tego balsamu na bazie tej receptury balsamicznej opracowali krem, który można smarować, żel kapucyński, produkują też mydło, którego tu akurat nie mamy, także też poszerzyli jak gdyby asortyment produkcji tych swoich specyfików. Czy to są stare receptury, takie pilnie strzeżone jako skarb, czy one też ulegają pewnym ewolucjom, modyfikacjom? Sam balsam kapucyński jest produkowany na bardzo starej recepturze
I myślę, że ta receptura jest tak dosyć mocno strzeżona przez kapucynów krakowskich i nie znajdziemy nigdzie, powiedzmy, tego składu balsamu kapucyńskiego. I strzegą tego, bo to jest tak naprawdę ich, czy ich przodków, przez ich przodków opracowana rzecz i rzeczywiście bardzo skuteczna i też bardzo obok maści mumio chodliwa. A czy są takie właśnie spisy tych wszystkich receptur na wasze niezwykłe potrawy, które jakby gdzieś właśnie od tych czasów średniowiecznych byście sami robili, tworzyli różne receptury, również spożywcze? Czy jest to gdzieś spisane? Znaczy, nie wiem, czy jest. Przekazywane słowo. Jest spisane, ale jakieś może niecałe 20 lat temu powstało herbarium w naszym domu prowincjalnym w Panewnikach. Tam mamy ojca Marcelina, który się właśnie tymi rzeczami zajmuje, który też uczestniczy w różnych spotkaniach, sympozjach, szkoleniach. I myślę, że takie rzeczy, o których pani mówi, są spisane i pewnie można do tego dotrzeć. Na przykład mamy na pewno spuściznę świętej Hildegardy z Bingen, która opracowała wiele różnych i potraw, i nowych specyfików leczniczych, i wiele, wiele receptur, które zawarła w różnych swoich książkach, które do dzisiejszych czasów przetrwały, a z których korzysta się w tej współczesnej produkcji zielarskiej. A czy jest jakaś specyficzna receptura, która stanowi o tym, że wasz słynny smalec, który już wiem, że jest przygotowany na jarmark franciszkański, jest tak wyjątkowy? Czy to chodzi o to, że właśnie wy go zrobiliście? Znaczy, z jednej strony my go robimy i przygotowujemy i jest to no, taka też nasza sztandarowa, powiedzmy, taki sztandarowy element jarmarku już prawie, że od samego początku, nie wiem czy od pierwszego, ale od drugiego na pewno. I jest to smalec, który nie jest tylko przetopioną słoniną, ale to jest rzecz, która powstaje na bazie 14 składników. Tam jest 14 składników. Oprócz smalcu, oprócz boczku, oprócz warzyw, których się tam w dużych ilościach też dodaje, wiele ziół, i w połączeniu wszystko razem, powiedzmy, nadaje taki niepowtarzalny charakter i smak temu naszemu smalcowi franciszkańskiemu. No to nic, tylko zaprosić na jarmark franciszkański, na którym będzie można i kupić te wszystkie zioła, kosmetyki, skosztować tego niezwykłego smalcu i wiele innych atrakcji. Zapraszamy. Ja również bardzo gorąco zapraszam. Jako przedstawiciel gospodarzy tutejszego klasztoru, tutejszego miejsca. Chcemy przy okazji też, jak co roku, promować postać naszego zakonodawcy, świętego Franciszka z Asyżu, jak również promować nasz jeden z najstarszych klasztorów franciszkańskich w Polsce, klasztor opolski, który w swoim wnętrzu zawiera nekropolię piastów opolskich, które też będzie można odwiedzić. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.